Dzisiaj odbywa się podsumowanie projektu Uratuj Misia, realizowanego dzięki dotacji od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiatnu z Lubawki. Dzisiaj będziemy pokazywać to, co przez dłuższy czas nauczyliśmy się. W ramach dotacji zakupiliśmy Fantoma AED, 20 koszarówek dla dzieci, przedszkolaków oraz pojazd strażacki. W ramach projektu powstały dwie grupy projektowe. Jedna to jest grupa dzieci z MDP gminy Kamienna Góra, druga natomiast powstała w przedszkolu w Pisarzowicach i przez dłuższy czas, od kilku miesięcy, pod okiem ratownika medycznego pana Piotra Kowalczyka i drucha Adama Ryczki odbywały się zajęcia. Zajęcia medyczne, zajęcia z musztry i wszelkiego rzemiosła strażackiego. Panie wójcie, gmina Kamienna Góra idzie jak czołg z tymi projektami młodzieżowych drużyn pożarniczych. Rzeczywiście nasze młodzieżowe drużyny pożarnicze bardzo dużo się szkolą i przygotowują się, mam nadzieję, do roli strażaków w przyszłości. Bardzo się cieszę, że nasze jednostki OSP są aktywne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bo dzisiaj właśnie mamy podsumowanie jednego z takich projektów, na które po raz kolejny dofinansowanie uzyskała jednostka OSP w Pisarzowicach. To jest ta jednostka, która lideruje w działaniach takich edukacyjnych. Przypomnę, że niedawno podsumowaliśmy projekt Naucz Mnie, Nauczy Innych. Bardzo ważny projekt, który był realizowany we wszystkich jednostkach w całej gminie. A dzisiaj drugi projekt mniejszy, grantowy, finansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania Kwiatlnu, ale bardzo ważny, bo realizowany dla najmłodszych naszych mieszkańców. To tutaj właśnie w przedszkolu w Pisarzowicach i też wśród najmłodszych naszych dzieci strażaków powstały dziecięce drużyny pożarnicze, czyli ten najmłodszy nasz narybek, który mam nadzieję, że w przyszłości będzie zasilał szeregi MDP. No i bardzo ważna wiedza. To jest to, co od kilku lat tutaj staramy się promować. Wiedza związana z udzielaniem pierwszej pomocy na wypadek takiej sytuacji, ale też wiedza ratownicza związana z ogólnie pojętym bezpieczeństwem. W całej Polsce dzisiaj jest taka akcja organizowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ramach bicia rekordu związanego z resuscytacją. Rzeczywiście po raz siódmy z rzędu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy realizuje taką akcję, która jest organizowana w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Akcji Serca. My dołączyliśmy do tej rodziny bijącej rekord. Pisarzowice po raz drugi. Wszystkie szkoły z naszej gminy zjadą się tutaj dzisiaj do Pisarzowic i wspólnie o godzinie 12 przez pół godziny będziemy organizować akcję resuscytacyjną, promując w ten sposób wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród najmłodszych mieszkańców gminy. Bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszej szkole takie święto dla najmłodszych. Podsumowujemy bowiem projekt Uratuj Misia. Uratuj Misia jest to projekt edukacyjny. Dzięki pozyskanej dotacji w kwocie 8 tysięcy ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiatlnu z Lubawki mogliśmy przez kilka miesięcy realizować ten projekt i szkolić dzieci zarówno z pierwszej pomocy, jak też z szkolenia strażackie prowadzić. Dzięki tej dotacji udało się zakupić misia. Dzięki temu również zakupiliśmy wóz strażacki dla dzieciaków, również szkoleniowe AED oraz fantomy do ćwiczeń. Przez kilka miesięcy pod okiem
naszych tutaj instruktorów, ratownika Piotra Kowalczyka i druha Adama Ryczki. Dzieci ćwiczyły i dzisiaj będą chciały zaprezentować to, co zrobiły przez ten czas. Teraz oddaję głos pani dyrektor, która też chciała powiedzieć kilka słów. Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy realizować taki projekt. Nie ukrywam, że spełnia się moje małe marzenie. Zawsze mi się marzyła grupa strażacka u nas w przedszkolu. A nie dość, że mamy grupę strażacką, to jeszcze grupa, która umie udzielać pierwszej pomocy. Czego więcej chcieć? Czyli oby więcej osób tak chętnie zaangażowanych w współpracę z nami, ze szkołą. Tu bardzo dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach i całemu sztabowi ludzi, którzy byli pomocni, bo to nie tylko SP Pisarzowice, ale również wiele, wiele innych osób wspierało nas w działaniach. Także dziękujemy i nie ukrywam, liczymy na więcej. Także bardzo dziękuję wszystkim i maluchy, głośne brawa dla wszystkich. Bardzo serdecznie chcieliśmy przywitać dzisiaj zaproszonych gości. Witamy panią prezes Stowarzyszenia Lokalna Działania Grupa Jatlnu, panią Bożenę Pełdiak. Witamy pana wójta gminy Kamienna Góra, pana Patryka Strausa. Witamy również pana prezesa Gminnego Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych, drucha Piotrka Rozpątka. Witam pana Piotra Kowalczyka, ratownika naszego. I witam również pana Adama Ryczkę. I witam również gospodynię, pani dyrektor Kasia Nawój i pani dyrektor Aldona Chwalińska-Kusztal. I teraz chcielibyśmy zaprezentować to, czego dzieciaki nauczyły się przez ten czas. Zaczynamy od teorii. Trzy numery po trzy cyfry, wynik 9 dają. Trzy dziewiątki moi mili pogotowie wzywają. Dwie dziewiątki i ósemka, też ważne cyferki. Wezwij straż pożarną, kiedy płomień niewielki. Dziewięć, dziewięć, siedem, jeszcze numer jeden. Policjantów wzywa, gdy wypadek bywa. Baczność, spocznij, pokryj, wyrównaj. Baczność, kolejno odlicz. W lewo wzrok. W lewo wzrok. W tył wzrok. Do dwóch odlicz. Do dwóch odlicz. Długi w prawo twórz. Woda naprzód.
Dziękujemy. Tak mniej więcej będziemy ćwiczyć do zawodów. Jak będzie jakaś olimpiada dla przedszkolaków, takie będą założenia musieli zrobić, wykonać. Myślę, że dobrze im to wyszło. Teraz oczywiście poskładają swoje węże. Układamy w pozycji bezpiecznej, a Dani zadbał o to, żeby zadzwonić po pogotowiu. Znalazł panią, pani już dzwoni. Jest już Ana w pozycji bezpiecznej, jeszcze tylko trzeba ją odnieść trochę. Akurat przypadkiem przechodził ratownik medyczny w pobliżu. Mamy szczęście. Mamy na szczęście naszą szkołę ARD. Fabian wie, co się znajduje. Już biegnie z ARD. Uwaga, uwaga, dom się pali. Coś tam się dzieje. Mocne zadymienie. Dom się pali. Czy ktoś dzwonił po straż pożarną? A tu się pali coraz mocniej. Jadą szybko, szybko, się zbliżają do pożaru. Wyskakują z wozu.
szybko, 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 bo tak się pali. Linię mają rozwiniętą. I już wasza. Już pożar ugaszony. Woda stał, powódca pokazał i teraz zastęp ratowników biegnie, bo tam coś w środku jest. Ratownicy medyczni wchodzą do środka. Jest Pisu. Trzeba go uratować. Już jest wyniesiony w domku. Teraz ratownicy wkładą go na nosę. Straż pożarna teraz do odbioru poszkodowanego zbliża się do nas. Tam jedzie, tam, na środek. Tam poczekajcie. Jedzie wóz strażacki. Poszkodowany przygotowany do transportu. Są panowie strażacy i przejmą poszkodowanego. Poszkodowany przejęty, brawa dla wszystkich ratowników. Zapraszamy z powrotem do sali. Zapraszam grupę Motylki. O, pani już do nas idzie. Zapraszamy panią z grupy Motylki. Teraz zapraszam grupę Kotki. Już pani idzie do nas. A teraz zapraszam grupę Tygryski.
Idą do nas tygryski. Teraz grupa Sówki, najmłodsza grupa w przedszkolu. Brawa, brawa, brawa dla nich. Zapraszam do nas jeszcze pana prezesa Piotra Respontka. Teraz chcielibyśmy wręczyć nagrody wszystkim dzieciom, które czynnie brały udział w projekcie. Zapraszam wszystkich strażaków tutaj, które brały udział w projekcie do nas. I każdy dostaje z rąk prezesa OSP gminy Kamienna Góra nagrodę. Teraz zapraszamy dzieci z MDP, które również brały udział. Natalia Budla. Chcielibyśmy przekazać tego misia, który został uratowany na ręce wasze, żeby był w przedszkolu zawsze do pomocy. Strażaka misia, zawsze można go uratować. Dziękujemy wam. Zapraszamy do nas panią Bożenę Pełniak, pani prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Świat NU, która sfinansowała nasz projekt. Zapraszamy pana wójta Patryka Strausa, który również nas pomaga w tych działaniach bardzo intensywnie. Pana prezesa Piotra Respontka, panie prezesie, zapraszamy. Pani dyrektor Kasia Nabój, zapraszamy pani Kasiu. I zapraszamy tych, którzy prowadzili te zajęcia. Drucha Adama Ryczko. Drucha Adam Ryczko prowadził zajęcia strażackie. Jest z tego znany nie tylko w naszej gminie, ale już w całym kraju chyba. I pan Piotr Kowalczyk, ratownik, który czuwa zawsze nad oprawą medyczną. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim.
Ja serdecznie gratuluję wszystkim Państwu, od osób dorosłych, ale przede wszystkim młodzieży, że jak widać te zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem, no i przyniosły niesamowity efekt. Nasze stowarzyszenie wspiera takie inicjatywy. Bardzo się cieszymy, że udało nam się w tak niewielkim stopniu, patrząc na efekt tego projektu. Te 8 tysięcy złotych, to myślę, że to była kropelka, ale mam nadzieję, że to będzie początek naszych wspólnych działań również ze Stowarzyszeniem Granica, gdzie tam też posiadamy takie środki. Także jeszcze raz ogromne brawa dla wszystkich tych najmłodszych i dla Państwa, którzy ich wspieraliście. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo dumny, że do rodziny strażackiej, a musicie wiedzieć, że w naszej gminie działa 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych i 6 jednostek czy drużyn, młodzieżowych drużyn pożarniczych, dołączyliście wy. I wielkie brawa za to, że tu w Pisarzowicach powstała dziecięca drużyna pożarnicza. Brawa dla was wszystkich. Kompletnie nie spodziewałem się, jak to będzie dzisiaj wyglądało, ale jak zobaczyłem ten wóz strażacki z przyczepką i to za przejęcie na waszych twarzach, to widziałem, że to nie jest zabawa, że wy rzeczywiście bierzecie udział w bardzo ważnym wydarzeniu, że ratujecie tego misia i ja jestem bardzo zadowolony, że ten misiu jest uratowany, uśmiechnięty. Życzę wam, żebyście tą wiedzę zapamiętali na zawsze i żebyście nigdy z tej wiedzy nie musieli skorzystać, ale najważniejsze jest to, że ją macie, możecie się nią dzielić. Bardzo dziękuję przede wszystkim sponsorowi, dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym, dziękuję koordynatorom, dziękuję panu Adamowi, Piotrkowi, Natalii, Bartkowi, Karolinie, bo dzięki tym osobom przez kilka miesięcy dzieci miały wspaniałe zajęcia, które się, myślę, na całe życie wam przydają. Na ręce Natalii słodki poczęstunek, proszę rozdać. To może ja zacznę też od słodkiego poczęstunku. Tutaj przekażę pani Karolinie. Słuchajcie, ja widząc dzisiaj... Nie bójcie, bo na pewno z tych naszych przedszkolaków wyrosną prawdziwi strażacy i będą umieli udzielać pierwszej pomocy i także pomogą ludziom w gaszeniu pożarów. Także naprawdę jestem bardzo dumny z was. Pokazaliście dzisiaj, że wasze szkolenia przyniosły bardzo dobry rezultat. Także w imieniu zarządu oddziału gminnego w Kamiennej Górze, w imieniu wszystkich strażaków, ochotników, chciałem wam złożyć duże podziękowanie za to, że macie taką wiedzę i na pewno będziecie z niej korzystać. Także bardzo wam dziękuję i jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich.